Grupa Zieniewicz. Gdzie, tam, gdzie pan ucho przykłada. Żydki lubią no, tak. A cóż się ma dziać? Ostatnio przykładałem rozmawiać. Ucho. Proszę bardzo. Także stopy i ręce trzymające chorągiewkę proszę do manifestacji, prawda, sobotniej. Zresztą rozgrzewka przed manifą 8 marca. No coś takiego, ale, ale przede wszystkim podobały mi się takie pomysły ludowe na tej manifestacji, nawet wielki transparent z napisem Janów pomścimy. Krupa, podoba klimat takiego myślenia, bo nie, ale to zupełnie poważnie. Dlatego, że to jest typ, nie wiem. Kamienie mówić będą, gdy kamienie mówić będą. Immunizujące nas na propagandę, na zakłamanie, na hipokryzję albo na taką stronność, wrogość. Po prostu to się śmiechem jednak rozbija i to sprawia, że wraca taki zdrowy rozsądek z tolerancją, prawda? A to jest podstawowy warunek, chyba tolerancja to, i właśnie rozsądek taki centrowy, a nie radykalne myślenie oscylujące ku nienawiści i wrogości. To jest jakaś taka, jak sądzę, podstawowa przesłanka, żeby dowiedzieć się czegoś prawdziwego o rzeczywistości. Jak się myśli w kategoriach nienawiści, to się skazujemy na to, że oczywiście ktoś nam dostarcza surówek, tekstów, prawda, żeby tę nienawiść nakręcać i czymś ją rozpalać. A jak się myśli w kategoriach tolerancji, to wszystkie te oczywiście pomysły no to właśnie zostają sprowadzone do właściwych wymiarów. To Przybyłowicz mówi, że nas zamorduje, że nas tu wszystkich wiesz. Tolerancja, o której profesor mówi, to jest tolerancja. Przybyłowicz mówi, że nas zamorduje wszystkich. W ramach tak zwany on peeling uprawia. Pewnego zestawu poglądów. Tak. Ja myślę, że nie Przybyłowicz. Tego, co wyrażał chyba Kaszmarski w piosence, ona ma taki refren, no znana rzecz, prawda, ale ostrzeż mnie panie od nienawiści, od pogardy, zachowaj mnie panie, prawda, jakoś to tak brzmi. Tak. Się, no, to jest, linia mysia, taki linia ta powinna się wystrzegać. Ma dużo do roboty. Nasza siostra, do kościołów nas daleka trzymało, wracać. To wtedy się do kościołów wracać. Do kościołów wracać się, nawracać na nowo. Myślę, że to o czym teraz panowie rozmawiają, to jest ważna, ważna rzecz, bo faktycznie bardzo często się zdarza, że my mówimy o tolerancji właśnie w granicach. Znaczy tolerancja to jest to, co ja uważam, że powinno być. Mówimy o tolerancji i nic nie robimy, prawda? To nie powinno być. Tak? No, ale to wiecie państwo, ludzie kształceni nie powinni się w ogóle denerwować, bo jeżeli psychologia, no to jak? A ten Przybyłowicz? On myśli, że jak on jest agresywny, to jest lepiej, ale on jest tak agresywny, że zawsze przegra, bo tak, ten Arek da mu po łbie, ten da mu po łbie, a on, nie wiem co sobie myśli, głupi jest, strasznie głupi. Tekstem Kaszmarskiego i tekstem tej piosenki, nie wiem zresztą, czy to on go napisał, bo to z Gintrowskim śpiewał, czy to jest jakiś inny tekst, czy to jest czyjś tekst, nie wiem. Ale to jako słowo skrzydlate działa. Ale działa to jako słowo skrzydlate i to akurat mi się wydaje szalenie ważne. To jest ten moment, bo to trochę ja obserwuję wśród ludzi, obserwuję w mediach, ten taki moment bolesny, gdzie do moich przekonań dołącza się właśnie pogarda, nienawiść, złość i ona jest gdzieś po wszystkich stronach obecna i to jest tak strasznie łatwo w to wpaść, że człowieka, który inaczej patrzy tak, na sprawę, ja zaczynam nienawidzić i co tu dużo mówić, choroba. Przypomnieć jednak, że no, proszę państwa, Polacy to mogą się pokłócić, mogą się ponienawidzić, gdy ktoś w cokolwiek innego wierzy. No. Że ktoś w duchy nie wierzy, bo przecież pani Walędziak musi sobie zarobić pieniążków trochę, jako słynna wróżka na Ochocie. Myśmy rozbywał pani Walędziak, słynnej wróżki na Ochocie, no z ramienia misji głoszenia Słowa Bożego, to potem jak już byłyśmy za drugim razem, to ona
taką pogardą na nas się patrzyła, z taką nienawiścią, że już te sąsiadki moherowe, średniowieczne, warszawskie, a katolickie, dobrze jej tam naopowiadały. Także wiecie Państwo, są to dyskusje różne. Tutaj Żydki z Czerskiej z księdzem gadają. Oni lubią tak dyskutować. Lubią, lubią, lubią. No tak, my naród, prawda, manifestacja pod tym hasłem, to oczywiście są Polacy, ale ta Polska, kapusiu, ubezpieczniaków, to nie jest moja Polska. Otóż dość szeroko otworzyłem oczy i myślę, oj, nie za ładnie. Ten chyba Gintrowski śpiewał jeszcze w czasie, w 80 roku, że Wałęsa się spogląda na spod przymkniętych powiek i mówi, nawet Ubek też jest dla mnie człowiek. Trochę głupia jest wyłączać z narodu osoby, które na przykład pracują w służbach specjalnych, chociaż pracowały w tamtym ustroju, bo to może niektórych ministrów też wyłączymy. Tak, także, no i tak faryzejstwo, ta dokładność taka cierpiętnicza, nie zna końca, dokładność tych pofaryzeuszy, tych posaduceuszy okresu średniowiecza, nie zna końca. Wtedy liczono liczbę napięcia diabelskiego, potencjału diabła na czubku szpilki. Na czubku szpilki. Że to powoduje, ja nie wiem jak to powiedzieć, jak to powiedzieć, bo jest taka myśl, która mi w tej chwili przyszła do głowy, ale że jest tak jakby w którymś momencie następuje zmęczenie dobrem i przebaczeniem. Tak jakby ludzie się tym zaczynali męczyć. Tak. Mówić zaraz, no jak to, no przecież no trzeba dać w morę. A nie tylko jest zmęczenie, tutaj trzeba wspomnieć o świadomym działaniu satanesku. Satana, devil, the great. Że pan Satan w biczu kręcił, prawda, że przyszedł, żeby nie rzucić na ziemię, że a może nie ma tak, prawda? Wytrzymać w tej postawie, nie wiem, takiego właśnie w postawie odrzucenia nienawiści i odrzucenia pogardy nie jest wcale tak łatwo. Nie jest łatwe, to jest zadanie dosyć trudne, bo bycie dobrym. Żołnierze wyklęci. Ponieważ mam taką. I jednocześnie przepraszam, nie zamykam. Żołnierze wyklęci. Nikt nikogo tutaj nie namawia do tego, myślę, żebyśmy udawali, że coś złego, co się stało, się nie stało. To trzeba powiedzieć, trzeba to nazwać, trzeba tak, ale nie wpuszczać w te nasze. Nasze dyskusje i w ten sposób. Ale ja myślę, że bardzo wielu ludzi tak myśli i obserwując na przykład Kosowo albo Ukrainę, co starsi Polacy myślą, jak to dobrze, że u nas nie było tego przed 89 roku, a przecież niewiele brakowało. Profesor Modzelewski napisał w swojej książce prawda, o Solidarności, że w marcu 80 roku, gdyby Wałęsa nie odwołał strajku powszechnego, to Rosjanie już się szykowali i profesor Modzelewski, no, którego trudno posądzić o sympatię do komunizmu, prawda, mówi, chyba Wałęsa nam uratował wtedy skórę. Radio. Profesor Modzelewski mówi, to sobie, że do który bardzo głęboko myśli. Więc zrozumienie tego, że u nas się stało coś wyjątkowego, że nie poszliśmy z cepami na siebie, prawda, albo nie wymądziliśmy jakiejś karykatury powstania, które skończyłoby tylko, prawda, no wiesz, jeszcze tego brakowało politycznie do przodu, no to jest dla mnie bardzo ważne. Oczywiście jest mnóstwo osób i to niestety jest też taka polska cecha. Jest takie ładne powiedzenie mazowiecko-podlaskie, że chodzenie na wesele bez kastetu jest brakiem szacunku dla rodziny obojga nowożeńców. Więc my, prawda, mamy chęć na to, żeby wesele się musi zakończyć przyzwoitym mordobiciem. Jest coś takiego, że tym dobrem to jesteśmy zmęczeni. No to jest takie pomoherowe, takie, wiesz. To jest bardzo ważna sprawa, bo trzeba... Moherowi mają to w sobie, że...
mordobicie musi być, wiesz, katolickie, areczkowe, przybyłowiczowe, one się potem pozabijają, pomordują, wiesz, wariaci, debile i długo nie pożyją właśnie, choćby jedni umierają, bo rak, bo choroba, bo cierpienie, a ci się pobiją sami. A ci się pobiją sami, zabiją. Tak. A jednak trzeba, bo także moherowy świat trzeba, te sprawy jakoś trzeba ocenić. Natomiast moherowy świat diabła. Oczywiście musimy tutaj wykluczyć z tego wszystkiego no świadków Jehowy, no bo oni już czytają Biblię, bo my tu mówimy o moherowym świecie kołchozów takich wszelkich. Ja mówię, że do cholery, żeby to ominąć, to trzeba byłoby, wiecie państwo, 400 kilometrów metra, żeby to wjechać. No to chyba świadkom nie przeszkadza to, że świadkom Jehowy, że ty nie będziesz rozmawiał, bo oni nie mają czasu na rozmowy z tobą przecież. Oni głoszą Słowo Boże. Od ładnych paru lat, gdzie, i nie chcę tego akurat wiązać z wcześniejszymi rządami PiS-u. Święci, świadkowie głoszą Słowo Boże. Lansuje się tezy mające jawnie techniczno-polityczny charakter, w sensie socjotechniki i manipulacji, przy czym to kryterium socjotechniczne jest tak wyraziste. To nawet nie mają czasu, aby z tobą rozmawiać. Kompletnie odjechana jak słynny zamach w Smoleńsku. Słowo Boże prowadzi to w sobie do tego, że na rynku intelektualnym pojawia się seria argumentacji, w które jednak ludzie wierzą. Ostatnio bo chcą, bo to nakręca ich, prawda, nienawiść, zabija krew, różowi im policzki, daje im poczucie słuszności i głębszej wiedzy. Ostatnio usłyszałem, że dzisiaj nawet, że 63% Polaków uważa, że te teczki Wałęsy nie miały żadnego znaczenia, no ale 35% uważa, że miały. No tak, ale przecież to było 30 parę lat temu i tak naprawdę to my się kłócimy kiedyś pewien Amerykanin znający Polskę powiedział mi, że specjalnością Polaków jest myślenie, kto komu 10 lat temu ukradł milion. Ale to jest... My tak myślimy, prawda? Wejście w to, co się działo 10 lat temu w jakieś personalne animozje, w jakieś rzeczy takie osobiste zupełnie i nadawanie temu znaczenia, które przesłania najważniejsze fakty ekonomiczne, gospodarcze, to jest taka nasza specyfika. To do tych animacji do polskiej duszy powrócimy po informacjach, które się zbliżają, a tylko dodam, czy bezkonkurencyjni są nasi słuchacze. Pan Łukasz podrzuca, że autor... No jeszcze z tym księdzem będzie rozmawiał, no to już trzeba księdza pożegnać. Który zmarł tydzień temu. O, no to... No to bardzo dziękuję. 23 lutego. Ja bardzo dziękuję. Tenenbaum, tak? To sobie jest... Tak, ja mówię, to chodzi jako słowo skrzydlate. Autora nawet nie znamy, ale za podpowiedź, tekst jest bardzo... To proszę, proszę jakoś tak. Jeszcze w dodatku tydzień temu zmarł, więc to ważna sprawa. Znaczy, ja myślę, że... Myślimy w czasie informacji, a mówimy po informacjach. Proszę, proszę. Ojcze, doktorze. Ojciec doktor Paweł Krupa. Profesor Andrzej Zieniewicz, studio, informacje. Aha, widzisz, jak się podlizują Żydki? No bo już teraz wiedzą, że przegrali, to muszą chałubić. Muszą chałubić. Piramida głupot. Przemiany obyczajowe. Czasem kino i książki.
o wszystkim, co ważne i interesujące. Od poniedziałku do piątku, od godziny 18 w programie Post Factum. Zaprasza Paweł Sulik i Agata Kowalska. Reklama. Tylko 29 lutego aż 29 wyjątkowych produktów. Piramida głupot. Na przykład 43-calowy telewizor Full HD Smart TV marki LG z wbudowanej Wi-Fi za jedyne 1799 zł. MediaMarkt. Czy wiesz, że telefon wynalazł Alexander Graham Bell? Ale nie odkrył numeru 19521, pod którym można się połączyć z Liberty i szybko ubezpieczyć auto. A czy wiesz, że Tim Berners-Lee wynalazł sieć www? Ale nie wpadł na genialny adres lu.pl, pod którym w ciągu kilku minut ubezpieczysz swój samochód. Bądź mądrzejszy od wielkich wynalazców. Odkryj numer 19521 i adres lu.pl. Ubezpiecz auto w Liberty. Uwaga! Już czas wziąć żółtą tabletkę Asestor Slim na dzień. Składniki tabletki Asestor Slim na dzień wykorzystują codzienną aktywność do szybszego spalania tkanki tłuszczowej, a do tego zmniejszają wchłanianie tłuszczów. Suplement diety Asestor Slim sprawi, że efektywnie wykorzystasz cały dzień na odchudzanie, które będzie szybkie i skuteczne. Asestor Slim. Dwufazowy system odchudzania na dzień i na noc. Chudnij z Asestorem rano i wieczorem. Więcej na asestorslim.pl. Źle się czuję. Kochanie, mnie też coś bierze. Strasznie zmarzłem, wracając z pracy. Gorączka, bóle mięśniowe, ogólne rozbicie? Już od pierwszych objawów zastosuj Ostillo. Ostillo Cocinum szybko redukuje objawy przeziębienia i grypy dla całej rodziny. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Teraz konsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Zostać granulki. Substancja czynna anasparwa i her. Patis et cordis extractum liście kaj 1 septum milita. Wskazane objawy lepiej przeziębienia. 38 punktów Celsjusza. Uczucie ogólnego rozbicia podmięśniowej kostu nastawowe. Przeciwwskazane na wrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Oto ma. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM. Nowogrodzka na Stolicy, zapraszam na początek Moskwa i zatrzymanie kobiety, która stała na ulicy przy jednej ze stacji metra z obciętą głową dziecka w dłoniach. Na zdjęciach opublikowanych na Twitterze widać, że była ubrana burka. Wcześniej w pożarze w jednym z mieszkań w stolicy Rosji policja odnalazła pozbawione głowy ciało dziecka. Prokuratorzy chcą postawić byłemu ministrowi sportu w rządzie Adekopa 6 zarzutów. Wszystkie, jak oświadczył rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Przemysław Nowak, dotyczą podania przez Andrzeja Biernata nieprawdy w oświadczeniach majątkowych za lata 2010-2014. Uznaliśmy, że jest po nami zgodność wskazująca na podejrzenie, iż mogło dojść do popełnienia 6 przestępstw. Natomiast w szczegółach po zakończeniu czynności. Więcej zdradza CBA, które dziś rano weszło do domu Biernata pod Łodzią. Według biura polityk Platformy zaniżył w oświadczeniach swoje dochody o ponad 85 tysięcy złotych. Nie ujawnił też posiadania samochodu jako wspólnego majątku z żoną. Andrzej Biernat nie został na razie zatrzymany. Dostał wezwanie na przesłuchanie do warszawskiej prokuratury okręgowej. Ma stawić się tam niezwłocznie po zakończeniu rewizji w jego domu. I jeszcze drogi dla mężczyzn, którzy w listopadzie w centrum Poznania ciężko pobili Syryjczyka, przyznali się do winy i dobrowolnie poddali karze. Bez procesu jednego z nich sąd skazał na 2 lata, drugiego na 3 miesiące więzienia. Obaj też zapłacą pokrzywdzonemu po 3 tysiące złotych. To była zbrodnia nienawiści. Skazani pobili Syryjczyka właśnie ze względu na jego pochodzenie. Ich ofiara spędziła kilkanaście dni w szpitalu. Teraz przechodzi rehabilitację. Trzeci oskarżony w tej sprawie nie przyznaje się do winy. Jego czeka proces. Pogoda. Dziś najwięcej rozpogodzeń na Pomorzu, Warmii, Mazurach oraz na Suwalszczyźnie. W pozostałych regionach pochmurno i mokro popada śnieg. Śnieg z deszczem, a na południu, gdzie dziś najcieplej, deszcz. Na termometrach od 3 stopni w Poznaniu, Wrocławiu i Toruniu, przez 5 w Warszawie, do 8 w Krakowie i 10 stopni w Rzeszowie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Także dużo się rzeczy w Moskwie złego dzieje, wiecie Państwo, ale tygiel średniowiecza to był tu. No, cały ten tygiel. Co za rośczka program Owczarek. Cały ten tygiel to tu. Wezwan Czesiniewicz, polska dusza, religia, wolność, obojętność. My mówiliśmy przed informacjami o tym, że
taką cechą zauważoną przez jakiegoś Amerykanina polską jest, że my uwielbiamy dyskusję na temat, kto 10 lat temu ukradł komu krowę. Ale masz. To prawda, jest kilka, teraz nie pamiętam, gdzie to słyszałem. I Polacy są tacy zacietrzewieni. Nikt nikt się tak nie przejmuje historią swojego narodu, jak Polacy, Niemcy i Żydzi. Ciekawe połączenie. Ktoś tak to pisał. Ale jest coś takiego. Dla nas, proszę zobaczyć, że nie wiem, dyskusja, ja już nie mówię o powstaniu warszawskim, ale my jesteśmy gotowi poważnie dyskutować i tak do kłótni wręcz o powstaniu styczniowym, tak, o powstaniu listopadowym, o kościuszkowskim i o rozbiorach, tak? O powstaniu państwa polskiego. O powstaniu państwa polskiego. To my jesteśmy narodem ciągle jeszcze, chociaż myślę, że coraz mniej, niestety, trochę z jednej strony, bardzo takim w historii zakorzenionym i wierzącym, i to jest, muszę powiedzieć, wzruszające. Ja nie jestem jakoś tak w stanie tego w czambuł, nie wiem, czy wyśmiać, czy właśnie tak sobie zrelatywizować, wierzącym w możliwość dotarcia do prawdy. Że jednak jest możliwe zbliżenie się przynajmniej, nawet w kwestiach historycznych, w kwestiach przeszłych, czy do pewnych... Radio Koncita. Radio Koncita. Wywraca średniowiecza i nawet tutaj podjechał ten wyjący pod samo to. Nie tylko tak sobie opowiedzieć, zrealizować, że a nie, właściwie nie wiadomo jak było. Ale to dążenie jest bardzo piękne. To jest w nim coś takiego bardzo godnego. Ja myślę, że to jest też tak... Powietrze z Saskiej. Prawdy historycznej wiąże się na pewno z historią Polski, która była kiedyś mocarstwem. To było wielkie, prawda, Rzeczpospolita obojga narodów była ogromną, no bo była potęgą. Potem spadła, właśnie wpadła w polityczny niebyt. Polska była pod zaborami i my dziedziczymy taką myśl o sobie, w której albo czujemy się pod rękami mocarstwa i usiadamy na konia razem z Kmicicą i Wołodyjowskim, albo jesteśmy straszliwie zakompleksieni, czujemy, żeśmy tej rzeczy dokładnie nie umieli odrobić, albo czujemy się bohaterami Polski. A one wszystkie były przegrane. Większość źle dowodzą, że to właśnie Zelenski dla Wielkopolski. No tak, ale jeszcze jest chyba tak, że nie mamy takie przekonanie, że historia jest nasza. To znaczy, że Francja ma 600 gatunków sera, Niemcy mają armię i gospodarkę, Anglia ma Magna Carta i Imperium, a Polacy mają historię. I to jest nasza tożsamość, prawda? My nie stworzyliśmy wielkich instytucji, nie stworzyliśmy... A po co? Mamy historię, mamy legendy, mamy na pewno religię, chociaż nie wiadomo jak to było w czasach prasłowian, bo tam jest dziura. Oraz krzyżowano, czy chrzczono ogniem i mieczem po trochu, a więc nie mamy swojej prasłowiańskiej historii. Ale bardzo się głęboko czujemy osobnikami historycznymi, co się działo z historią, które się dzieje w środku tożsamości. To jest absolutnie prawda. Ja się zastanowiłem, na ile my... 35 zł na doładowanie. Zaraz będzie w telefonie, kochani. Mam takie wrażenie z moich lektur, że nie zdawali się sobie sprawy. Znaczy, nie było... Francja budowała swoją mocarstwo. A dzisiaj jest który? Nie wiem, właśnie w 19, 17, aha, to jest 18 wieku. I ona ją budowała bardzo tak świadomie. My budujemy mocarstwowość naszego państwa. Więc Polska mocarstwem de facto była, ale takim mam wrażenie trochę nieświadomym swojego i tego... Były wojny, to z Turcją, tu coś, tu gdzieś, ale my nie... Może i ten system elekcyjny nam w tym nie pomagał, prawda, że nie było dynastii, która pilnowała budowanie mocarstwowości. Mam takie wrażenie, że myśmy jakby nie byli tego świadomi i też może dlatego w momencie, kiedy sobie to uświadomiliśmy, to staje się takie ważne. My teraz chcemy, nie wiem, o tym mówić, czy chcemy to budować. To jest trochę tak jakby... Jutro, że no, nie jesteśmy. Dzisiaj nie. A może to jest tak, że to jest wciąż jeszcze ten program budowania nowego człowieka, nowego narodu, w sensie po jednak w miarę niedawno odzyskania niepodległości. Średniowiecze wraca. Radio Koncita. Tak, dzisiaj sobie
Proszę Państwa, dla mnie średniowiecze to jest jeden z najciekawszych okresów. Tak bardzo to średniowiecze jest dla mnie ciekawe, że szok. Tak. No wiecie Państwo, to te dziady się dwoją, troją i chodzi o to, żeby jak najwięcej, największe cierpienie zadać. Jak zadać? No, jak największe cierpienie człowiekowi. To jest średniowiecze. Radio Koncita. Więc my jesteśmy dosyć, taka przerwa też, my jesteśmy właśnie dosyć młodym. Ja słuchałem właśnie ADTFM takiej jakiejś porannej dyskusji z historykiem Zakrzwałku polskiego pochodzenia, czy Polakiem. Który właśnie, nie wiem, czy to jest pan, który został się tam urodził, jest Anglikiem z polskim nazwiskiem, czy jest to polski nauczony, który tam wyjechał i pracuje, bo miał silny akcent, taki obcy, ale nie zapamiętam nazwiska, bardzo przepraszam, ale on na to wskazał i on nas porównał do Włoch. I mówi, we Włoszech jest to 150 lat. Radio Koncita, Tok FM Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Rzucanie się sobie do gardła czasem, że to jest też właśnie jakby tak jak pan powiedział, ten jakby dalszy ciąg budowania też tej swojej tożsamości. Tak, ale to ciekawe, że ta tożsamość afirmowana, niedawno czytałem jakieś wspomnienia. Także ksiądz uczestnik Gazecie Wyborczej. Witamy. Tam się odznaczył bardzo uroczyście go chował Józef Piłsudski. Zamykam. Żołnierza, ale mówili o nim koledzy, że on hulając w okolicach Berdyczowa, prawda, swojej dywizji konnej, zwierzał się kolegom, że on ma absolutne przekonanie, że jest inkarnacją Wołodyjowskiego, że to właśnie robi to samo na tych, prawda, kresach, co robili żołnierze, którzy zeszli z kart trylogii. I teraz pomysł, że byliśmy mocarstwem, uczestniczyliśmy w wielkiej wojnie także religijnej, bo to przecież z Wisurmanem, prawda? To jest ten moment naszej tożsamości chcianej. I my te klisze zresztą świetnie zrobiono przez Sienkiewicza, prawda? Pewnie dalekiej od prawdy, ale jest... Radio Koncita. Mamy bardzo dużo na temat fałszywego przyjaciela Biblii, ale proszę Państwa, na temat pieców nie martynowskich, pieców, gdzie ludzi palono w średniowieczu. Mamy bardzo dużo w internecie. Jak Państwo sobie wejdą do El Mercedes YouTube, to Państwo dopiero zobaczą. Ja jeszcze poszukam te informacje piecowe, bo to galeria piecowa, proszę Państwa. No to średniowiecz. Przejrzeć historię, my musimy wystarczyć. Choroba. I być może nasze reakcje też takie nerwowe i takie zagubione. Nerwowe, różne są nerwowe. Nasze reakcje na ten szum, który mówimy, przestańcie nas poganiać. Może pozwólcie nam się spokojnie rozwijać i spokojnie szukać naszej tożsamości. No właśnie, ale ktoś tam, jest właśnie denerwujące, jak mi ktoś przychodzi i mówi, że jestem Europejczykiem i muszę teraz zgodzić się na Niemco i wtedy pokażę, że jestem Europejczykiem. No przepraszam, bardzo do licha jestem. Ale Europejczyk to jest ładne nazwanie. Natomiast mnie się wydaje, że to z polskiej tożsamości jest tak, że oczywiście wszyscy czujemy, że tożsamość polska osnuta wokół myśli o Wielkiej Rzeczpospolitej Obojga Narodów i wokół bohaterów Sienkiewicza jest tożsamością nie dzisiejszych czasów, zupełnie irytująca, bo albo wpycha nas w marzenia o imperium, którego już nie ma i nie będzie, albo wpycha nas w kompleks, ale z drugiej strony nowoczesność, nie chodzi o salona zapachu, to jest coś takiego, co
funkcjonuje ukrytego pod zasłoną w wielu umysłach współczesnych Polaków tutaj jako Boże, głębokie takie przeświadczenie, że człowiek powinien być tak zbudowany jak firma przemysłowa. Musi mieć sukcesy, musi być progresywny, musi nieprawdopodobnie świetnie być zorganizowany. I ma dążyć do tego, żeby zająć miejsce na szczycie, jak gdyby w topie produktów. A co zrobić z tym życiem, w którym nie znajdujemy się na pierwszym miejscu? Nie mamy sukcesów. I co wtedy? To jest typ beznartościowe życie. My czujemy, że to jest ideologia ta nowoczesnościowa, że ona ma swoje nowoczesne punkty, jest tak dużo nieprzemyśleń. Coś mogło trzasnąć, coś mogło spaść. No przecież nic się nie stało. U nas wernisaże, no wiecie Państwo, my się zajmujemy sztuką, my nawet się tym bawimy, bo ludzie jak przyjdą czasem, to tylko na stół się patrzą. A my się patrzymy na wszystko. Z nadzieją, nasz nacisk komunikacji, nauczycie jak komunikować. Ja parę razy przysłuchiwałem się, czytałem jakieś teksty. Myśmy nawet były, proszę Państwa, w galerii U. Gdzie jest galeria U? Tu, metro Stokłosy. Chodzi o to, że to jest moherowa Warszawa, że o papieżach chodzi, o system wartości rzymsko-łacińskich. I teraz nie każdy człowiek chce zaakceptować ten system rzymsko-łaciński. Nie każdy. A na przykład 27 to tak. Tak, taka wszelkie takie. To nie posiadają. Żeby nauczyć się szanować kobiety, to trzeba tam przybierać. Jan Kruszel. Ja nie muszę, ja cię kruszę. Także proszę Państwa, ze względu na przesąd, parafianizm, parafia, parafianin to oznacza człowiek ciemny, zacofany i przesądny. I my teraz nie chcemy się upajać tą wiedzą, bo my bardzo dużo wiemy, jeszcze więcej jak ja tu mówię, dużo więcej, ale chodzi o to, żeby ludzie z tego wychodzili, szli na msze i żeby z tego wychodzili. Galeria U. No to dobra jest ta galeria U, dobra. Czy ja mówię, że ta galeria U jest zła? No i właśnie teraz rozumiecie, teraz, że to nie było takiego, że ktoś powie, reklamowało was Tok FM, po prostu, a już nigdy do was więcej nie pójdę, prawda? Bo to, ale to będę powiedział to szczerze, tu nie ma żadnych takich wiadomości. Czytać książkę Homiletyka kontekstualna, ale żadne muszenie i... Profesor Andrzej Zieniewicz, literaturoznawca, Uniwersytet Warszawski, ojciec dr Paweł Krupa, dominikanin, szef Instytutu Tomistycznego. Bardzo panu dziękuję. Informacja Radia Tok FM już za kilka minut, o godzinie 12. Dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara, Olga Tanajewska, a realizował Krzysztof Woźniak. Informacje zbliżają się wielkimi krokami, a po informacjach zapraszam Państwa w imieniu Mikołaja Lizuta na nowy program, a teraz na poważny program, który gospodarzem jest i będzie Mikołaj Lizuta. To po informacjach, informacji już za kilka minut, o godzinie 12. Także widzicie Państwo, Radio Tok FM, Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langström Extra.
będzie. Jak Państwo widzą, że nasza firma Elhof Art 2000 piecze sprawuje nad tym wszystkim i właściwie to możecie wejść od razu do YouTube. Elhof Art 2000. Elhof Art 2000. Bardzo dziękuję za wspólną medytację. Jest godzina 13. W swoim domu, rozważając tajemnicę wcielenia Syna Bożego, módlmy się za Kościół Święty, za Ojca Świętego Franciszka w jego intencjach i za naszą ojczyznę. Proszę już oglądać od dziś. Elhof Art 2000. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęłaś Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie. I ten ksiądz też jest służebnica Pańska. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota. Ten ksiądz też jest służebnica Pańska. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Na słowo ciałem przystało. I zamieszkał między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, rać serca nasze, abyśmy, którzy ze zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż odpadł z zmartwychwstania, bądź wyprowadzeni przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek raz zmarłym dać, Panie. A świat wieku już stanie chajliście. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bóg zapłać za wspaniałą modlitwę z ojcem Grzegorzem, Lokadia ze Szczecinka. Bądź Boże. Bóg zapłać Pani, Bóg zapłać modlącym się z nami o 12.30 Różaniec, a teraz przez na wiadomości Chrysta Piotr Zembrzuski. W więzieniu mokotowskim powstanie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u. Musimy przekazać prawdę o tej walce, walce, która była i pozostaje sensem polskiej historii, powiedział prezes PiS-u Jarosław Kaczyński. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podkreślił, że jest to spełnienie testamentu świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jutro obchodzimy na radę. No, nareszcie, tylko że Janek Witek chciał się dać. Jarosław Kaczyński na konferencji.
konferencji prasowej podkreślił, że to muzeum ma służyć zarówno pamięci, edukacji... Zobacz, ja mówię, Janek Witek, a tam jakaś woda leci. To przedsięwzięcie, dodał były premier, będzie miało również wymiar symboliczny. Jeszcze zacznę w duchy wierzyć. Ostatecznego zakończenia tak zwanej epoki... Jeszcze zacznę w duchy wierzyć. Polska była już wolna, sama mogła wyłaniać swoje władze, ale te władze na różne sposoby były... Zaraz będę wierzyła w duchy. Musimy tą epokę skończyć, musimy ją skończyć w interesie nas wszystkich, w interesie narodu, bo tak. Polska zupełnie uwolniona od tej złej, bardzo złej przeszłości może się rozwijać, może uzyskać to, na czym nam wszystkim zależy. Wielki historyczny sukces. No i bardzo dobrze, niech przynajmniej będzie sukces. I bardzo dobrze, niech będzie sukces. Kłamstwo, ale to niekoniecznie jest kłamstwo, to jest takie przyzwyczajenie średniowieczne. Że Moherowa, jak się modli do tej Matki Boskiej Ostrobramskiej, to czy ona istnieje? To po pierwsze. Ten kult trzeba przebadać. Od czego masz Krystynę Pawłowicz? A no właśnie, czym się zajmują to profesorki? Fałszywy kult to jest też element ciemnoty jakiegoś tam średniowiecza. No ale dobrze, pomińmy to, bo to... Niektórzy w to tak bardzo wierzą, że to jest jeszcze dużo czasu, zanim to oni sprawdzą, to wiesz, tu są inne problemy. Tak czy siak, no, słowo prawdziwe, parafianin, no to człowiek średniowieczny, to człowiek ciemny, to człowiek zabobonny, to człowiek przesadny, to człowiek przesądny, tak mówi. Że Andrzej B., składając oświadczenia majątkowe, zamknął swoje dochody na 85 tysięcy złotych oraz nie ujawnił posiadania wspólnego majątku samochodu. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Przemysław Nowak, podkreślił, że zebrany materiał dowodowy wskazuje na uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstw. No i bardzo dobrze, złodziei, bo oni szukają złodziei. Złodziei aresztować, zabrać. Wszystko złodziejom już, bo oni myśleli, że się dorobią w ten sposób. No, gra. CBA na polecenie prokuratora dokonuje w dalszym ciągu przeszukania domu Andrzeja B. Również na dzień dzisiejszy Andrzej B. został wezwany do tutejszej prokuratury celem przeprowadzenia z jego udziałem czynności w charakterze podejrzanego. Niezwłocznie poza tym... Mamaszą, w charakterze podejrzanego. ...wszystkie czynności na zlecenie podejrzanego prokuratury. Andrzej B. odszedł z rządu w połowie ubiegłego roku. Nawet. W związku z aferą podsłuchową nie startował w ostatnich wyborach parlamentarnych. Nie bardzo dobrze. Polonia przed Białym Domem w Waszyngtonie wyraziła poparcie dla działań rządu PiS-u. Polacy żyjący za oceanem zorganizowali demonstrację. Była to odpowiedź na protest KOD-u, który odbył się w Polsce. Ludzie są pazerni i chciwi, proszę Państwa, i często tyle tych pieniędzy chcą mieć. Tak. A są na takich kierowniczych, że tak powiem, stanowiskach i to jest. Tak. No, bardzo dobrze z tego wynika. Elhof Art 2000 youtube.com El Mercedes youtube.com Witeklandia youtube.com El Mercedes Daily Motion El Mercedes Google Plus Wiesiolandia Google Plus Wieholandia Król. Bardzo dużo kanałów, także no żyć i nie umierać.
Zorganizowana przez lokalne struktury tzw. KOD-u. Lechu Wałęsie zrobiło się w ostatnim czasie głośno w związku z publikacją IPN-u. Instytut udostępnił dokumenty, wśród których znalazło się m.in. zobowiązanie Wałęsy do współpracy z SB, a także pokwitowanie odbioru pieniędzy. Grecko-macedońska granica ponownie zamknięta. Doszło do zamieszek. Imigranci próbują przedrzeć się przez granicę. W nocy do Macedonii wpuszczono około 300 imigrantów, a liczba osób, które utknęły po greckiej stronie, wzrosła do ponad 6 tysięcy, poinformowała grecka policja. Macedonia jest pierwszym krajem na tzw. bałkańskim szlaku migracyjnym, w którym osoby przebywające przez Turcję do Grecji podążają na zachód lub północ Europy. Odkąd sąsiadująca z Grecją Macedonia w ubiegłym tygodniu praktycznie zamknęła swoją granicę, po greckiej stronie utknęli już ponad 22 tysiące migrantów, którzy chcą kontynuować podróż dalej na północ. Według greckich władz w marcu liczba ta może wzrosnąć do 70 tysięcy. Oprócz Macedonii także inne kraje, Austria, Słowenia, Chorwacja i Serbia, uzgodniły między sobą, że będą przepuszczały tylko 580 osób dziennie. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie zachmurzenie małe, po południu wieczorem wzrastające do umiarkowanego i dużego. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie całkowite i deszcz, a także deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 2 stopni na północy, zachodzie i w centrum kraju, do 6-10 na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-wschodni i wschodni. W Karpatach porywy wiatru do 80 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali. Ciśnienie spada. Były to wiadomości w Radiu Maryja. El Mercedes. Już 10 minut po godzinie 12. Przed nami kolejny prawie Pismo Świętego. Czytają dla nas pani Halina Obrnacka i pan Marek Prawa. Ewangelia według świętego Marka. Oszczerstwa uczonych w piśmie. Natomiast uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówią... No i co, i sami o sobie będą gadać? I przez władzę złych duchów wyrzuca złe duchy. Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach, jak może szatan wyrzucać szatana, jeśli jakieś królestwo wewnętrznie jest skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrzny jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc szatan powstał przeciw sobie i wewnętrznie jest skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nie, nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego. Mówili bowiem, ma ducha nieczystego. Prawdziwi krewni Jezusa. Tymczasem nadeszła Jego matka i bracia i stojąc na dworze posłali po Niego, aby Go przywołać. Właśnie tłum ludzi siedział wokół niego, gdy mu powiedzieli: oto twoja matka i bracia na dworze pytają się o ciebie. Odpowiedział im: któż jest moją matką i którzy są braci? I spoglądając na siedzących
stojących dookoła niego rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto pełni wolę Bożą, ten jest bratem, siostrą. No właśnie. I matką. Prawdzie wierzę. W Magdalence dokonała się jakaś zdrada, że to jest porozumienie ludzi, którzy dogadali się z Łubecją. Przecież Kościół był gwarantem tych rozmów. Więc tutaj oczywiście jest ten wątek przejawia się i sądzę, jest prawdopodobującym powodem tego, co się stało w tym programie. Może to jest przypadek, że właśnie żona sama zdecydowała o tym, ja niczego innego nie podejrzewam, bo nie wiem, że to się stało i że jest wykorzystywane politycznie, to dla mnie nie ulega najmniejszej wątpliwości. Jest wykorzystywane nieuczciwie, dlatego że cała procedura w państwie demokratycznym, które charakteryzuje się tym, że szanuje procedurę, nie ma żadnej procedury, jest nachalne oskarżenie, chamskie, i czymkolwiek jeszcze gorsze. Pasuje do Warszawy. To jest dla mnie niezrozumiałe. Ja w takim państwie nie chcę żyć. Mówi się piękne słowa, ale za tymi słowami są ostre miecze, które kłują i zabijają. Czy ksiądz biskup uważa, że trzecia Rzeczpospolita narodziła się z jakimś grzechem pierworodnym w Magdalence? Innymi słowy, czy ksiądz biskup uważa, że porozumienie Okrągłego Stołu to jest polska chluba, czy to jest polski zgniły kompromis? Proszę pana, myślę, że jest to wielkie osiągnięcie tamtych lat. Jeszcze kilka miesięcy wcześniej, przed Magdalenką, nikt nie marzył nawet o tym, żeby doszło do jakiegoś porozumienia. To prawda, że władza była już wtedy słaba, że wszystko im ząb wypadało i że nie robili tego ówcześni władcy z litości nad narodem, tylko ze strachu przed tym, co ich czeka. A więc to było... To był moment, który można było rzeczywiście wykorzystać do tego, by coś uzyskać. Przecież pan wie, że my w Magdalence uzyskano kompromis, dobry kompromis, choć kompromis bardzo niewielki, że te wybory będą wolne. Wolne, ale tak, że 65% Sejmie będą mieli komuniści. To znaczy, ja to potem obserwowałem w Komisji Konstytucyjnej, gdzie wydawało się, że jest to wolny już parlament od nacisków, ale jak przyszło do głosowania jeszcze za Gieremka, to oni podnosili ręce i obalali wszystkie propozycje, które nie odpowiadały. Wracamy do naszej rozmowy już za chwilę. Czyli moim zdaniem jest to wielkie osiągnięcie. Było to wielkie osiągnięcie, pewno nie takie, którego byśmy się spodziewali, żeby otrzymać wszystko, ale to był taki krok, który umożliwił Polsce wejście do sytuacji, jaka się potem zdarzyła, do niepodległości. Wracamy do naszej rozmowy już za chwilę. Jestem gościem w domu księdza biskupa Tadeusza Pieronka. To jest program A Teraz na Poważnie. A Teraz na Poważnie. Jakie radio? Taka lista. Tok 4. A nie kefir, no bo to pięć filarów premiera Morawieckiego można streścić w pięciu literach tworzących słowo kefir. Kolektywizm, etatyzm, fiskalizm, interwencja, redystrybucja. Ja nie chcę kefirowej polityki. To tak sobie lista przebojów Tok FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl. Reklama.
Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 lat 0% i kup na przykład notebook Lenovo, procesor Intel Core i3, grafika 2 giga za 1899 zł. Tylko do 2 marca. Saturn, technologia tak ma. Znasz ich od dziecka. Gdy byli młodsi, biegali za tobą każdego dnia. Dziś chcieliby biegać, rozpoznawać twoją twarz albo spokojnie odejść. Pomóż im po starej znajomości. Przekaż 1% podatku na wsparcie osób starszych i inne akcje społeczne Fundacji Agory i Gazety Wyborczej. Nic tu nie trzeba żadnej Agory czytać, nic tu nie trzeba latać, nikogo rozpoznawać, tylko trzeba poznać Pana Boga Jehowę. Wróć, imię Boże Jahwe. Wróć, Jahwe, oliwa. Oliwa na wierzch wypływa. Przecież imię Boże Jahwe jest w Biblii. Jest normalnie. Także zapraszamy Państwa serdecznie. I był film w Domu Kultury Śródmieście. Można było być. Ale Ty zacznij czytać Pismo Święte. Ty zacznij czytać Biblię i na poważnie, bo Bóg to nie jest tylko rozrywka, bo oni, wiesz, 20 minut po 12 przychodzą na ten wernisaż, nażreć się na chleb. O przemierzamy naszą ojczyznę w czasie jego pielgrzymki. Każdy z pielgrzymki do ojczyzny. Teraz 1991 roku. Radomie. Niedaleko od Kielc. Życie Święty odjął piąte przykazanie. Na zajęcie. Zmieniono bardzo krótko i bardzo dynamicznie. Zawiera tylko dla słów. Nie zabijaj. A podjął się do tajemnicy życia. Szatan, diabeł działa. Oczy wykuje do ciurmy. I honory nie ma. Był Wałęsa, nie ma Wałęsy. Radioaktywnych MSW informuje, że pikacz z promieniotwórczym IRDM-192 został skradziony wczoraj w mieście San Juan Rio. Fundacja Wiesława Szymborskiej po raz drugi przyznała nagrodę imienia Adama Włodka przeznaczoną dla młodych literatów, w tym przed 35 rokiem życia, którzy wcześniej opublikowali przynajmniej jedną książkę i pracują nad kolejnym projektem. Tym razem nagrodę o łącznej wysokości do 50 tysięcy złotych otrzymał poeta Marcin Olański za tomę wierszy o roboczym tytule Państwo Środka. W Krakowie powstaje hala stulecia Krakowi. Trzy kondygnacyjny obiekt ma stać się centrum sportu osób niepełnosprawnych. Paulina Nawrocka. To nie będzie druga Kraków Arena, mówi Jerzy Sosarski z Zarządu Infrastruktury Sportowej. Hala jest bardziej sportowa niż widowiskowa. Na trybunach jest około 800 miejsc przewidzianych. Ktoś może powiedzieć, że za mało, ale to jest sporo, bo takie obiekty na co dzień są może nawet bardziej potrzebne. W nowej hali będą trenować przede wszystkim przyszli paraolimpijczycy. Obiekt ma być przystosowany do ich potrzeb, mówił Wojciech Ryczak, trener niepełnosprawnych szermierzy. Jak najmniej schodów, odjazdy, praktycznie we wszystkie miejsca, ubikacje, sanitariaty dostosowane. Najważniejsze jednak, że niepełnosprawni będą mogli czuć się tam gospodarzami. Będzie takie miejsce, gdzie oni będą mogli przyjść i to będzie dla nich. I oni będą mogli decydować o zagospodarowaniu tego. Budowa hali zakończy się w 2018 roku. Z Krakowa Paulina Nawrocka, to KFM. Pogoda. Dziś najwięcej rozpogodzeń na Pomorzu, Warmii, Mazurach oraz na Suwalszczyźnie. W pozostałych regionach pochmurno i mokro, popada śnieg z deszczem, a na południu, gdzie dziś najcieplej, deszcz. Na termometrach od 3 stopni w Poznaniu, Wrocławiu i Toruniu, przez 5 w Warszawie, do 8 w Krakowie i 10 stopni w Rzeszowie. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie.